W tym wideo zapoznamy się z dowodem twierdzenia Pitagorasa, który jako pierwszy przedstawił James Garfield. I ten pan właśnie widnieje tutaj na zdjęciu. Zapiszemy sobie jak on się nazywał. James Garfield. Garfield. Pewnie część osób może się zastanawiać, dlaczego umieściłem zdjęcie tutaj tego pana akurat w tej lekcji, dlaczego nie jest taki ważny. No ten pan był dwudziestym prezydentem Stanów Zjednoczonych. I co ciekawe, ten pan zaproponował to twierdzenie Pitagorasa, które za chwilę ujrzymy, w 1876 roku, a prezydentem został w 1881 roku, czyli no to nie jest długi okres właśnie przed prezydenturą. Ten pan nie był profesjonalnym matematykiem i stworzył dowód tego twierdzenia, pomimo tego, że to twierdzenie zostało wymyślone tysiące lat przedtem, zanim został prezydentem, no, w trakcie swojej takiej czynnej działalności politycznej. I jak wyglądał dowód tego twierdzenia? No dowód twierdzenia Pitagorasa, twierdzenie Pitagorasa zachodzi w trójkątach prostokątnych, więc narysujemy sobie trójkąt prostokątny. Tutaj mamy jeden bok. Tutaj mamy drugi bok. I jeszcze brakuje nam trzeci bok. No mogę to narysować jeszcze raz, ponieważ tutaj nie dochodziły te wierzchołki do siebie. O. I ten bok nazwiemy sobie jako C. Ten bok nazwiemy jako A, a ten bok jako B. Widzimy ewidentnie, że to jest trójkąt prostokątny. Tutaj będziemy mieli kąt prosty i C to jest nasza przeciwprostokątna. I to, co zrobił Garfield, to dorysował w taki dość ciekawy sposób drugi, identyczny trójkąt jak ten. I właśnie tutaj to będzie ten ciekawy sposób. No to mi kompletnie nie wyszło. Będziemy musieli zrobić sobie to jeszcze raz. O, i teraz widzimy, ten bok będzie dokładnie taki sam jak bok B, czyli oznaczymy sobie ten bok jako B. Brakuje nam jeszcze boku A. To będzie bok A. Mam nadzieję, że te odległości są takie same, bo to ma być dokładnie taki sam trójkąt jak tutaj poniżej. I brakuje nam przeciwprostokątny. I przeciwprostokątna. I pierwszą rzeczą, którą będziemy chcieli sprawdzić, to jaką miarę ma ten kąt. Tutaj zagadkowy. Możemy przypuszczać, że on ma miarę 90 stopni, ale sprawdzimy sobie. Zaczniemy od tego pierwszego trójkąta. Nazwiemy sobie ten kąt jako teta. Skoro Wszystkie kąty muszą mieć miarę w trójkącie 180 stopni, to 180 stopni odjąć 90 stopni to 90 stopni i odjąć teta. Ten kąt będzie miał tutaj miarę 90 stopni, odjąć teta. I skoro ten trójkąt jest identyczny, tak jak ten trójkąt, to y, musi mieć takie same kąty. Popatrzmy, teta występuje pomiędzy C i B. Tutaj jest C i B, czyli tutaj będzie teta. Tutaj pomiędzy a i b jest kąt prosty, czyli tutaj mamy kąt prosty, a tutaj pozostaje nam 90 stopni odjąć teta. I teraz ten nasz zagadkowy kąt, nazwiemy sobie ten kąt jako znak zapytania, no popatrzmy. Te trzy kąty tworzą kąt półpełny, który ma miarę 180 stopni, czyli 180 stopni równa się suma tych trzech Kątów. Pierwszy kąt to jest teta, yy, drugi kąt to jest znak zapytania i trzeci kąt to jest 90 stopni minus teta. I od razu możemy zaobserwować, że teta minus teta się zredukują i będziemy mieli 180 stopni Doda, równa się, przepraszam, znak zapytania dodać 90 stopni. No i co musimy dodać do 90 stopni, żeby otrzymać 180 stopni? No, widzimy, że tutaj nasz znak zapytania, ten nasz kąt będzie równy 90 stopni. I... Odpowiedzieliśmy sobie już na pierwsze pytanie, że ten kąt będzie kątem prostym. To jest dość ważne. Teraz kolejna część dowodu polega na tym, żebyśmy stworzyli sobie taką figurę. To jest bardzo, to był bardzo ciekawy i dobry pomysł. I widzimy, że otrzymujemy tutaj trapez. I dowód tego twierdzenia będzie opierał się na tym, w jaki sposób będziemy wyznaczali pole tego trapezu. I teraz... Możemy o tym polu trapezu myśleć na dwa sposoby. Pierwszy z nich to jest właśnie tak jak taki klasyczny trapez, który ma wysokość równą a plus b, dolna, znaczy górna podstawa ma długość a, a dolna długość b. Czyli wzór na pole trapezu to jest po prostu tak. Wysokość, czyli b plus tutaj a, to jest nasza wysokość, to jest nasza wysokość, b plus a, razy jedna druga a razy b. I możemy intuicyjnie myśleć o tym, że to jest po prostu średnia arytmetyczna tych tutaj podstaw. I zapiszemy sobie to o jedna druga a plus b. I y, to jest pole tego trapezu. To był pierwszy sposób, w jaki możemy myśleć o tym polu, ale widzimy, że ten trapez składa się z trzech Figur. I to są trójkąty prostokątne i my będziemy mogli sobie, do, jeśli dodamy pola tych trzech figur, to będziemy mieli dokładnie to samo co pole tego trapezu, które jest wyznaczone tym wzorem, czyli to będzie dokładnie to samo. I będziemy chcieli wyznaczyć pole każdej z tej figury. I widzimy, że to będzie nasza pierwsza e, e, figura, ten pierwszy trójkąt. Ja zaznaczymy sobie, zakolorujemy to, w, to sobie w ten sposób i... Popatrzmy. Pole trójkąta prostokątnego to jest 1 druga razy A razy B, czyli długości tych boków, które tutaj są przy kącie prostym, czyli będziemy mieli tutaj 1 druga razy A razy B. Tutaj jeszcze brakuje nam B. Ale widzimy, że ten trójkąt, który jest tutaj, jest dokładnie takim samym trójkątem jak ten trójkąt, czyli po prostu wystarczy tutaj dopisać dwójeczkę. O, będziemy mieli dwa razy, ponieważ mamy dwa takie trójkąty, to są dwa pola. I aby mieć to samo co z lewej strony, czyli pole całego trapezu, musimy jeszcze wyznaczyć sobie pole tego tutaj trójkąta prostokątnego. I to było ważne, aby wyznaczyć, że, ten, że to jest kąt prosty, ponieważ będziemy mogli sobie policzyć te pole tego trójkąta. I to jest jedna, druga razy c kwadrat. I yy, można już przypuszczać, co wyjdzie nam po uproszczeniu tego wyrażenia i tym teraz będziemy chcieli się zająć. Widzimy, że tutaj ta dwójka skróci się od razu z tą dwójką i będziemy mieli a razy b. I widzimy, że może sobie przepiszemy tutaj lewą stronę, to jest b dodać a razy a plus b. Tutaj powinienem to B napisać niebieskim kolorem, bo to jest to nasze B. A plus B. I tutaj jeszcze jedna druga. I to jest dokładnie to samo, co A razy B dodać jedna druga C kwadrat. Jedna druga C kwadrat. I teraz Popatrzmy, występują tutaj ułamki, ja nie lubię ułamków, więc moglibyśmy się ich pozbyć, czyli moglibyśmy pomnożyć sobie po prostu lewą stronę równania przez 2 i drugą stronę równania przez 2, czyli pomnożą sobie lewą stronę równania przez 2 i prawą stronę równania przez 2. I widzimy, że otrzymamy tak, ta dwójka skróci się z tą dwójką i tutaj mamy, popatrzmy, to jest bardzo ciekawe tutaj, tutaj mamy b dodać a. Tutaj mamy a dodać b w nawiasie, te dwójeczki nam się skrócą, możemy sobie to tutaj zapisać, o, że to się skraca. b dodać a to jest dokładnie to samo co a plus b, więc możemy zapisać, że to jest b dodać a do kwadratu. Jeśli mnożymy dwa elementy przez siebie takie same, to to jest, że to podnosimy do kwadratu. A tutaj mamy dwa elementy, czyli mamy 2ab, musimy wymnożyć dwójkę przez... AB, ponieważ dwójka stoi przed nawiasem, to wymnażamy sobie tą dwójką przez każdy element z tego nawiasu. A2 razy 1, druga to jest 1. I tutaj mamy plus C kwadrat. I tutaj będziemy korzystali ze wzoru skróconego mnożenia. I popatrzmy, to jest pierwszy element do kwadratu. Dodać 2 razy pierwszy element, czyli B, razy drugi element, czyli tutaj będzie a dodać drugi element do kwadratu. Skorzystaliśmy ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat sumy. A z prawej strony będziemy mieli tutaj dwa. Oj. Poprawię tutaj kolor 2. I tutaj tak samo. A to jest taki kolor, B to jest taki kolor. O. Żeby wszystko było idealnie, to poprawiłem sobie te kolory. Mamy 2a b dodać c kwadrat. I widzimy, że jeśli od lewej strony odejmiemy 2ab i od prawej strony 2ab, 2ba to jest dokładnie to samo co 2ab, bo mnożenie jest przemienne, czyli możemy to sobie po prostu zredukować, bo to jest po jednej stronie i po drugiej stronie. I otrzymujemy b kwadrat dodać a kwadrat równa się C kwadrat, gdzie a to była jedna przyprostokątna, jeden krótszy bok, b to był drugi krótszy bok, a C to jest nasza przeciwprostokątna. I otrzymaliśmy tutaj to samo co w formule twierdzenia Pitagorasa i zapamiętajmy, że ten dowód, który był przedstawiony tutaj, został wymyślony przez 20 prezydenta Stanów Zjednoczonych.